Agata Duda z prezydentem Andrzejem Dudą wizytowali kilka miesięcy temu u papieża Franciszka. Podczas spotkania w Watykanie żona prezydenta wyszła poza oficjalny protokół, prosząc papieża o wstawiennictwo w nietypowej sprawie. Porusza ona serca Polaków. Agata Duda i kulisy wizyty pary prezydenckiej u papieża Franciszka nie mogły zostać pominięte przez polskie media. Jak się okazuje, nie była to zwykła, kurtuazyjna rozmowa z Ojcem Świętym. Nietypowa prośba do papieża. Agata Duda wstawia się za cierpiące polskie dzieci. Dziś prasę obiega zaskakująca prośba, którą w stronę papieża Franciszka wystosowała Agata Duda. Pierwsza dama wyszła poza protokół dyplomatyczny, ale rodacy nie będą mieli jej tego za złe. Serwis pomponik.pl przybliża kulisy tamtego spotkania. Pierwsza dama poprosiła papieża o modlitwy w intencji dwójki młodych polskich dzieci, leczących się w klinice Dzieciątka Jezus w Watykanie. Agata Duda prosiła o modlitwę za 25-letnią Polkę i parę lat starszego chłopca. Dziewczynka, jak czytamy, cierpi na nowotwór. Już po wizycie u papieża pierwsza dama pojawiła się w tamtejszym szpitalu, przekazując dzieciom upominki od Franciszka. Maluchy i czuwające przy dzieciach rodziny nie kryły wzruszenia w tej sytuacji. Proszę Ojca Świętego o modlitwie za chorą Marysię i Jasia, miała powiedzieć papieżowi Agata Kornhauser-Duda. Czytamy też, że dziewczynka jest już po skomplikowanej operacji. Zabieg miał odbyć się w watykańskiej klinice pod koniec stycznia. Pacjentka wraca do sił, ale dopiero najbliższe tygodnie pokażą, czy obędzie się bez skutków ubocznych. Pozytywny skutek wstawiennictwa papieża. Na ten moment wstawiennictwo Ojca Świętego zdaje się więc przynosić pozytywny skutek. Wielkie ukłony należą się jednak również co do świeckich działań pierwszej damy. To Agata Duda miała spotkać się z organizatorką koncertu charytatywnego na Światowych Dniach Młodzieży w Panamie. Datki z tej imprezy miały trafić właśnie na wspomniany zabieg w Watykanie. Wyjście poza protokół niespecjalnie dziwi. W tym przypadku pierwsza dama jest osobą głęboko wierzącą, zdającą sobie sprawę z wielkiej roli modlitwy w życiu codziennym. Sprawy związane z Kościołem od zawsze były dla niej ważne. To efekt wychowania religijnego, które Agata Duda zawdzięcza swojej mamie. Ojciec pierwszej damy, Julian Kornhauser, nie był osobą wierzącą.